Cześć. Tutaj Franek Styrczewski i Joanna Pańczak. Jesteśmy koordynatorami akcji Parking Day, która już w najbliższą sobotę odbędzie się w całym Poznaniu. W ponad 20 różnych lokalizacjach, razem z ponad 30 różnymi partnerami, cukierniami, restauracjami oraz instytucjami kultury będziemy zamieniać fragment ulicy w przestrzeń tętniącą życiem. Takim specjalnym wydarzeniem będzie pas kultury, który się będzie odbywał na ulicy za bramką, którą zamykamy częściowo, oraz będą się tam działy niesamowite rzeczy. Jakie konkretnie? Od 11 do 17 między innymi pyszne uliczne śniadanie z Dobrą, z Inną, z Bike Cafe. Potem warsztaty dla dzieci, także warto przybyć całymi rodzinami. Będzie głośne czytanie głodu wspólnie z aktorami Teatru 8 Dnia. Zwiedzanie budynku za bramką wspólnie z architektem Marcinem Kościuchem, który zaprojektował to miejsce. A także o 18, o 16 The Roadhouse, czyli koncert gitarowy. A na finał? Na finał Kinomuza wyświetli dla nas specjalny tematyczny film dokumentalny właśnie o sztuce jeżdżenia samochodem, czyli jak... Kto cię uczył jeździć? Kto cię uczył jeździć? To o 19:00 właśnie na parkingu za bramką na poziomie -3. Wszystkie szczegóły wydarzenia i lokalizacje znajdziecie na wydarzeniu na Facebooku Parking Day 2017 Poznań oraz na takich ulotkach, które są już w tej chwili w bardzo wielu kawiarniach i restauracjach oraz w CIM-ie, czyli w całym mieście. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Widzimy się na ulicy. Na razie.